Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny w mojej kuchni. Dzisiaj jest taki poranek dosyć mglisty, deszczowy i postanowiłam, że sobie osłodzę ten dzień, zaczynając od słodkiego śniadania i robię placki z jabłkami. Jest to bardzo prosty przepis, ale jednak pyszny, smaczny i do kawy porannej smakuje wybornie. Do wykonania takich placków będzie nam potrzebna mąka. Ja mam tutaj około 200 g mąki. Już mam w sitku, bo będziemy za chwileczkę przesiewali do miski. Cukier puder. Szczypta soli. Ja osobiście zawsze lubię te słodkie ciasta troszeczkę posolić. Nie za dużo, ale szczyptą jak gdyby podkręcić tą słodycz ciasta. Pół łyżeczki sody. Dwa jajka. Te jajka ja mam akurat dwa. Jeżeli macie duże jajko, to wystarczy jedno. Ja akurat miałam takie dwa malutkie jajka ekologiczne i one takie malutkie były, więc ja dlatego mam dwa. Dwa jabłka. Jeżeli lubicie bardziej jabłkowy takie te placki, to oczywiście możecie sobie trzy. To wszystko zależy już od Waszych upodobań, ile tych jabłek lubicie. Ja lubię również troszeczkę rodzynek, więc tu jest taka nieduża garstka rodzynek, których dodam też do tego ciasta. I mam tutaj około 200 ml kefiru. I będziemy robić ciasto, które jest bardzo proste, a będzie smacznie. Ja zacznę oczywiście od wymieszania składników suchych i tutaj ja już sobie przesiewam mąkę, żeby nie było żadnych grudków. O, żebyśmy tutaj mieli, o fajnie nam się to wszystko już, o, bardzo fajne urządzenie, bardzo je lubię. Tu jeszcze resztę mąki damy. Dodamy teraz łyżkę cukru, pudru, tą łyżkę taką, to już też tak jak mówię, albo dajecie taką, ja dam po prostu łyżkę cukru, daję cukier puder, bo też fajnie mam świeżo zmielony, więc nie ma grudek, gdzieś tak około pół łyżeczki soli, troszeczkę soli, tak jak mówię, to taka szczypta soli, która ma nam podkręcić po prostu smak tego słodkiego dania. No i pół łyżeczki sody. Pół łyżeczki sody damy. O. I ja sobie w tej chwili rózgą wymieszam te wszystkie suche składniki, żeby nam się dobrze wymieszały. I teraz będziemy dodawali, powoli będziemy dodawali kefir i oczywiście jajka. Och, tak. Już tu odłożę. Teraz wyrabiamy ciasto. Ciasto ma być takie dosyć gęste. Ciasto ma być takie no, gęstsze niż na, załóżmy, na naleśniki. Także, ale jeżeli jest zbyt gęste, może to moje, nie, będzie dobre, bo zaraz dojdą jeszcze jabłka. I w tej chwili my sobie, w tej chwili ciasto niech trochę odpocznie, a ja zacznę obierać jabłka. Jabłka już mam pokrojone.
Ja sobie korzystałam z takiej tarki, ale jeżeli lubicie na przykład pokroić sobie jabłka albo w kostkę, albo w takie grubsze plastry, ewentualnie zetrzeć na tarce o grubych oczkach. To już są zawsze preferencje takie, jak lubicie w rodzinie jadać. Ja lubię troszeczkę poczuć tego jabłka w tym cieście. W tej chwili położę tutaj, włożę te jabłka do mojego ciasta. No i dodam rodzynek. No oczywiście te rodzynki to jest opcjonalnie, jeżeli nie lubicie rodzynek, a wiem, że są tak osoby, które albo lubią, albo nie. Ja sobie taką niedużą garstkę jednak dałam rodzynek. No i w tej chwili będę mieszała ciasto i za chwilę będziemy to smażyć. Smażyć można na różnego rodzaju tłuszczu, na maśle klarowanym, na oleju. To już też jest kwestia tego, jak lubicie. No i ja myślę, że taka ilość ciasta wystarczy na to, żeby sobie zrobić takie pyszne, słodkie śniadanie. Zaczynamy smażyć nasze placki. Na patelni mam rozgrzany tłuszcz, jest to masło klarowane i nakładam w tej chwili placuszki. Można smażyć oczywiście takie placki również na oleju, to już zależy jak lubicie. Ja lubię akurat masło klarowane i robię to z masłem na maśle. Jeżeli chodzi o smażenie takich placków, to też musimy pamiętać, żeby nie smażyć na takim dużym, żeby te palniki troszeczkę miały taką średnią temperaturę, żeby nam się nie paliło. Ja tak dam sobie akurat w moim przypadku to na czwórkę. Dlatego, że jeżeli spali nam się tutaj na wierzchu, a będzie w środku jeszcze surowe, a tego byśmy nie chcieli. No i będziemy po kolei smażyć nasze placki. Placki z jabłkami smażymy na takim średniej temperaturze. Tak jak wspominałam, żeby one ładnie się zarumieniły, ale jednocześnie, żeby ten środek nie był surowy. Placki, ostatnia porcja smaży się i tu mam 3 placki, 6. Słuchajcie, wyszło normalnie 10 placków z mniej więcej z takiej ilości mąki. Ja troszeczkę posypię sobie cukrem pudrem, nie za dużo, bo pamiętacie, że już cukier puder dawaliśmy tutaj, więc przyszedł najmilszy teraz czas. Będziemy próbować. Zobaczmy, jak one wyglądają w środku. Zobaczcie, jak pięknie to jabłko, jakie puszyste, jakie piękne te placki, racuchy są, naprawdę super. No ale oczywiście ja spróbuję tak szybciutko. Z plackami to jest, pamiętam, jak jeszcze synowie byli, to ja co smażyłam placki, to chciałam zjeść, a już nie było. Placki uwielbiam jeść na bieżąco, może wynika to właśnie z tego mojego doświadczenia, jak były dzieci. O, rany. Słuchajcie, przepyszne są te placki, a teraz są jabłka pyszne, antonówki, renety. Antonówki są bardzo krótko, więc jedzmy je teraz, bo są przepyszne. Ja co prawda miałam inne jabłka, ale są pyszne. Jest naprawdę pyszne. Słuchajcie, przypomniało mi się, smak dzieciństwa mi się przypomina. Pyszne. Ja oczywiście muszę pilnować tutaj drugich placków, bo żeby mi się nie spaliły.
Więc ja sobie tutaj przełożę. O. Ale pyszne te placki. Słuchajcie, takie placuszki są naprawdę przepyszne. I jeżeli smażycie je na większej ilości tłuszczu, to po prostu zawsze odsączajcie na papierze. Ale jeżeli macie tak mało tłuszczu, masła, czy tam dajecie mniej, no to można sobie to odsączanie darować. Ale słuchajcie, te placki są pyszne, naprawdę. Ja sobie o nich przypomniałam, dawno ich nie robiłam. A one są po prostu pyszne. Mam nadzieję, że Wam też przypomniałam ten smak. Polecam Wam, zróbcie sobie albo na podwieczorek, albo na słodkie śniadanie, a może właśnie na kolację. Pychota. O rano, jaki dobry. Słuchajcie, naprawdę polecam Wam zrobienie jeszcze raz tych placków. No i oczywiście wszystkich, którzy trafili do mnie przez przypadek, zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania. Poczekajcie, ja zobaczę szybko, czy mi się tutaj... Nie, wszystko jest dobrze. No i co? Zachęcam Was przede wszystkim do tego, żebyście sobie również zrobili takie pyszne jedzenie, dlatego że ono jest proste i składa się ma takie składniki, że naprawdę chyba każdy je w domu ma. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce. Cześć! A ja będę jadła, bo są przepyszne te racuchy. O Jezu, jakie dobre. O Jezu, grube, puszyste. Smaczne, kwasowość jabłka jest po prostu super. Bardzo dobre.